Matura informatyka rozszerzona 2018, zadanie czwarte, czyli zadanie algorytmiczne pod tytułem Vega. Wykonamy je z użyciem języka Python. Treść zadania. W pliku sygnały.txt mamy 1000 wierszy, a zatem będziemy mogli wykonać pętlę 1000-krotną, która wczyta wszystkie wiersze zawierające niepuste słowo złożone z wielu liter alfabetu angielskiego, czyli polskich ogonków nie ma. Długość słowa jest do 100 znaków, więc też nie ma problemu z jakimiś bardzo długimi stringami. Napisz programy, które wykonają następujące zadania. Trzy zadania mam do wykonania. Mamy dodatkowy plik przykład.txt, na którym możemy sobie sprawdzić poprawność naszych zadań i to mogliśmy wykonać już w trakcie matury. Przejdźmy do tych plików. Mamy rzeczywiście przykład.txt oraz sygnały.txt. Przykład jest dość prosty. To jest ten plik. Natomiast sygnały.txt także ma 1000 linii, tyle że słowa są nieco dłuższe, tak żeby ktoś sobie ręcznie nie dał rady policzyć. Przejdźmy do zadania, do rozwiązania. Przechodzimy do Pythona, nowy plik. To jest zwykła konsola Pythonowa, zwykły shell. I treść zadania. Naukowcy zauważyli, że po złączeniu dziesiątych liter co 40 słowa otrzymamy pewne przesłanie. Innymi słowy, musimy dokonać selekcji każdego co 40 słowa i wybrać dziesiątą literę. Jest zapewnienie, że takie słowo ma co najmniej 10 znaków, więc nie musimy sprawdzać poprawności danych. Przejdźmy do rozwiązania. Od i in range 1000, czyli pętla, która się wykona 1000-krotnie, a licznik pętli będzie przybierał wartości od 0 do 999, wczytamy do zmiennej linię tekstu. Zauważmy, że nie potrzebujemy wczytywać wszystkich słów do jakiejś tablicy, a potem dopiero ją obrabiać. Wszystkie operacje możemy w tej sytuacji wykonywać na bieżąco, dlatego że będziemy sprawdzać od razu, które to słowo i wybierać z niego dziesiąty znak. Czyli żadna tablica nam jest niepotrzebna. I sprawdzamy, które to jest słowo. Jeżeli i modulo 40, czyli reszta dzielenia i przez 40 jest równa 0, to będzie się powtarzało co 40 słów. I o to nam chodzi. Niemniej pierwsze dzielenie, ponieważ my zaczynamy liczyć tutaj od 0, pierwszy obiekt to jest 0, więc tutaj musimy zwiększyć plus 1. Oczywiście to w nawiasie, nie możemy o tym zapomnieć. Tak? Musimy dzielić wyrażenie o 1 większe niż jest licznik pętli, dlatego że liczymy sobie od 0 do 999 i w przypadku 40 słowa tutaj i nasze byłoby 39. Tak? A my musimy już tutaj mieć 40, 40 i reszta dzielenia przez 40 to 0 i wtedy musimy wykonać prostą akcję. Musimy wypisać z tej linii, którą wczytaliśmy, dziesiątą literę. Oczywiście też liczymy od zera, więc dziesiąta litera ma indeks 9. Gdybyśmy tak to zrobili, to byśmy wypisali jedna litera pod drugą. Więc jeszcze zmieńmy, żeby print na końcu miał inne zakończenie. End nie był nową linią, tylko żeby end, zakończenie printa, to był pusty tekst. Wtedy nam się skleją te literki. I spróbujmy to
wykonać. Może jeszcze na koniec zwykłego printa dajmy, żeby ten Enter jednak zeskoczył. Tak, po wypisaniu słowa kursor zeskoczy nam o jedną linię niżej. To powinno być rozwiązanie zadania pierwszego. Zapiszmy. Mat 18, zadanie czwarte. I wykonajmy. No teraz trzeba podać 1000 danych wejściowych. Spróbujmy to zrobić z pliku przykładowego. Mam go tutaj. Przykład. Ctrl A, Ctrl C i do uruchomionego programu wklejam Enter. Pojawiło się 10 litery co 40 słowa. Niech ci matura prosta będzie. Popatrzmy, jaka jest odpowiedź. Niech ci matura prosta będzie. Rzeczywiście w pliku przykład taka jest odpowiedź i dzięki temu w trakcie matury mogliśmy zweryfikować, że nasz program działa poprawnie. Sprawdźmy, jaka będzie odpowiedź dla pełnego pliku danych. Oj, to nie tutaj. Za dużo jest tych okien otwartych. Przykład, tak? Tutaj się przełączmy. Sygnały. Ctrl A, Ctrl C. No i zobaczymy, jaka jest odpowiedź. Jeszcze raz go uruchomimy. F5. Wklejamy te dane. Enter. Zapisz odpowiedzi w pliku TXT. Taki otrzymaliśmy tekst i ponieważ coś rzeczywiście wyszło, możemy się spodziewać, że jest to dobra odpowiedź. Niemniej upewnijmy się. Zapisz odpowiedzi w pliku TXT. Wszystko poprawnie, a zatem pierwsze 3 punkty na nasze konto wędrują. Teraz zadanie drugie za 4 punkty. Znajdź słowo, w którym występuje największa liczba różnych liter. Wypisz to słowo i liczbę występujących w nim różnych liter. Dla przykładu jest to takie słowo i tu występuje 12 różnych liter. Widzimy, że tutaj jest chyba ich 13, ale A się powtarza dwukrotnie, czyli 12 różnych liter. Mamy coś takiego odnaleźć. To było zadanie pierwsze. Zakomentujmy to sobie może. Czyli o, tego nie bierzemy pod uwagę, ale piszemy w tym samym pliku, żeby mieć wszystkie kody łącznie ze sobą. Oczywiście musimy wczytać 1000 wierszy. Czyli wczytujemy 1000 wierszy. Znowu nie potrzebujemy tablicy, dlatego że na bieżąco każdy wiersz będziemy sprawdzać, ile tych liter jest. I będziemy pamiętać w osobnej zmiennej ten wiersz, który pasuje nam najbardziej, czyli ten, który ma najwięcej liter, jak do tej pory. Musimy w związku z tym mieć dodatkową zmienną. Niech to będzie max. Na razie nie znaleźliśmy żadnego słowa i to słowo, które mamy wypisać, ono na razie jest słowem pustym. Po wczytaniu pojedynczej linii muszę teraz policzyć, ile różnych liter składa się na to słowo. Jest to dość trudne zadanie. Ja posłużę się fragmentem sortowania kubełkowego. Kubełki to jest chyba najprostszy możliwy sposób sortowania. Wystarczy przygotować sobie kubełki i powrzucać do niego wszystkie litery, które znajdziemy. Ja nawet nie pamiętam, jakie kody ASCII mają te litery. Nawet nie wiem, czy one są duże, czy małe. Wiem, że kody ASCII liter na pewno mieszczą się w przedziale od 0 do 255. Przygotujmy sobie zatem takie kubełki. Niech to będzie kub jak kubełki. I niech to będzie tablica. Niech to będzie tablica złożona z zer, ale ma być ich 255, czyli razy 255. Sprawdźmy, jak taka tablica wygląda. Tutaj sobie ją wypiszmy. Dla pewności to nie wykonujmy, a tą tablicę wypiszmy sobie. Tablicę kubełków. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, to jest tablica złożona z 255 zer. Jeżeli dla kogoś
tego typu zapis inicjujący tablicę jest dziwny, odsyłam do mojej strony buzinfo.pl do działu Szkoła Python. Tutaj mamy kurs, który krok po kroku wyjaśnia takie zawiłości, między innymi tablice wielowymiarowe. Tutaj wszystko jest pokazane, co i dlaczego i w jaki sposób dochodzimy do takich zapisów. Wróćmy do naszego programu. No, tutaj może przełączmy się na treść zadania. Wracamy do programu. I musimy sobie teraz w tych kubełkach pozapisywać, powrzucać litery do tych kubełków, do których litery pasują poprzez ich kod ASCII. No więc to sobie odkomentujemy. Tego printa z kolei zakomentujemy, bo nie musimy go wypisywać. I tutaj będziemy przeszukiwać słowo, czyli pętla J po zbiorze mojego słowa, ale zamienimy ten zbiór na tablicę liter, żebyśmy już mieli pewność, że J będzie każdą kolejną literą tej linii, czyli list zamienia taką zbitkę na pojedyncze litery, na tablicę pojedynczych liter, lista z linii. Jakby ktoś nie wiedział, no to oczywiście polecam print lista z jakiegoś tekstu, na przykład a la Makota. Tak? Jak sobie to wyświetlimy, to będziemy wiedzieć, co to dokładnie oznacza. Dwukropek i teraz musimy odpowiednie kubełki wypełniać. W jaki sposób? Biorę kubełek o indeksie ord. W języku C można było bezpośrednio literę i jej kod ASCII stosować wymiennie. W języku Pascal dla odmiany trzeba było taką literę zamienić na jej kod. I tutaj Python częściowo korzysta z języka C, częściowo z Pascala. Rzeczywiście to jest ta sama funkcja, która jest w Pascalu. Zamienia ord literę na jej kod ASCII. Czyli jota. Kolejnego jota zamieniamy na kod ASCII i ten kubełek zwiększamy o jeden. Takiego zapisu niestety nie ma jak w C++, ale jest taki, plus równa się 1. To też jest skrót, powiększ samego siebie o 1. Ta tablica składała się z samych zer. Jeżeli pojawi się jakaś litera, to już będzie tam plus 1, czyli 1. Jak się pojawi ta litera drugi raz, to będzie tam 2. W każdym razie będzie tam wartość większa od zera, jeżeli taka litera wystąpiła, a będziemy dodatkowo wiedzieć, ile tych liter wystąpiło. W procesie pisania programu dobrze jest od czasu do czasu wypisać sobie, co ten program robi. Jeszcze nie jest cały, ale już moglibyśmy, przynajmniej dla ostatniego słowa, tak? Bo to przejdzie przez 1000 słów, to będzie się wykonywało dla każdego słowa, więc to, co tu wypiszemy, wypisze się dla ostatniego słowa. Wypiszmy sobie te kubełki, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wypiszmy sobie kubełki, no i może to ostatnie słowo, czyli print, żebyśmy widzieli, dla jakiego słowa to się robi linia. I F5, zapiszmy, wklejmy wszystko. Ojejku. Jeszcze raz F5. Tak, i teraz uciekło mi ze schowka coś, nie coś, więc jeszcze raz przykład. Ctrl C i tu do Pythona przejdźmy. Gdzież on mi tutaj zginął? Tu jestem w Pythonie, ale w tym, o tutaj. Wklejam Enter i widzimy, że dla tego słowa uzyskałem taką tablicę. I coś mamy tutaj nie tak, bo nie mamy przecież tutaj tylu liter. Policzyliśmy dla wszystkich słów. Proszę Państwa, tą tablicę trzeba zerować nie przed wejściem przez wszystkie słowa, tylko trzeba zerować przed zliczaniem dla każdego słowa. O, już wyłapaliśmy pierwszy błąd. Dobrze, że to uruchomiliśmy. F5 jeszcze raz. Znowu straciłem w schowku ten plik.
Ctrl-C, Ctrl-V. No i dobrze. I widzimy, że mamy 9 liter A, tu pewnie będzie gdzieś litera A, a potem jedna litera E. A, B, C, D, E. Wszystko się zgadza, tak? A pozostałych liter nie ma. To jest ta nasza tablica kubełków. I na tej podstawie możemy powiedzieć, że liter jest dwie różne, tak? Mamy dwa różne kubełki niezerowe. Oczywiście to trzeba najpierw policzyć. Zadanie drugie, ta część B jest najtrudniejsza, więc nie przejmujmy się, że tak trochę pisania rzeczywiście jest. Musimy zatem stworzyć nową pętlę. Może tak, Enter i Backspace. For. Znowu J możemy wykorzystać, ponieważ ten licznik pętli już się skończył. Ta pętla się tutaj skończyła. In. Teraz przelecimy sobie przez tablicę kubełki i będziemy sprawdzać, ile liter taka, o może tutaj tak, ile na początek na 0 ustawiamy, ile liter jest niezerowych, czyli co? Jeżeli, może to taki nawyk z C, nawias. Jeżeli kolejny kubełek, czyli kolejny J, jest różny od zera, to wtedy ile zwiększamy o 1? Plus równa się 1. To taki zapis w jednej linijce, jeżeli mogę jakiś krótki rozkaz wrzucić po den, tak, to jest den, dwukropek, to jest den, to w jednej linijce można zapisać. Wykonajmy nasz program, zobaczymy, jak to się ułoży dla ostatniego słowa na razie. Zapiszmy to. Dla pewności jeszcze ten nasz plik Ctrl-C, Ctrl-V. No i co my tutaj mamy? Tu chciałem dopisać jeszcze może nie tą linię ostatnią, tylko ile wyszło, tak? Ile? I teraz jeszcze raz F5, wklejmy, Enter. I rzeczywiście dwie różne litery, tak? Czyli dobrze, poprawnie obliczyliśmy. Teraz nas interesuje to słowo, które ma najwięcej różnych liter. Czyli musimy sobie jakiegoś maksa szukać. Ustawmy sobie jakąś zmienną na początek. Max równe 0, czyli na najmniejszą możliwą wartość maksa ustawiamy. Jakbyśmy minimum szukali, to byśmy sobie ustawili go na początek na maksymalnie dużą, żeby nastąpiła od razu podmiana, bo tutaj zrobimy podmianę. Kiedy? Kiedy tylko znajdziemy takie słowo, które ma większą ilość liter niż do tej pory. Na początek znaleźliśmy słowo o długości 0 liter, czyli żadnego jeszcze. Czyli tak, jeżeli nasz maks jest mniejszy od ile, czyli tyle, ile zliczyliśmy dla ostatniego słowa różnych liter, no to muszę go podmienić. Wtedy max, może tu po enterze, wtedy max jest równy ile oraz nasze słowo będzie równe właśnie tej linii, którą obrabiamy. To jest może niepotrzebne, to też jest niepotrzebne. No i to też już wyrzucimy. I to już by było prawie wszystko. Do maksa wpiszemy ile, ale tylko wtedy, jeżeli znajdziemy słowo o większej ilości liter i równocześnie to słowo zapamiętamy w zmiennej słowo. Jeżeli to słowo nie będzie spełniało tego kryterium, to znaczy nie będzie miało większej ilości liter, no to te rozkazy pominiemy i max pozostanie z poprzednio zapamiętanym najdłuższym słowem. Tak? Te dwie zmienne pozostaną bez zmian. Zostaje zatem wypisać te dwie zmienne. Print, słowo i max. I uruchamiamy nasz program. 12-literowe słowo,
alg coś nam wza. Popatrzmy na przykładowe rozwiązanie. Zadanie drugiego, alg coś tam wza, 12 liter. Wszystko by się zgadzało. Sprawdźmy jeszcze na pełnych danych sygnały Ctrl-C. Uruchommy nasz program raz jeszcze. Wklejmy to. I mamy takie słowo składające się z 26 liter od soul, od duszy zaczynające się. Popatrzmy na odpowiedzi. Tak jest, 26 liter, soul i tak dalej. Czyli nasz program daje nam kolejne 4 punkty. I teraz zadanie trzecie, o wiele prostsze niż zadanie drugie. Tutaj jest treść. Rozważmy odległość liter w alfabecie. Litery A i B różnią się o 1. Te same litery mają odległość od siebie 0. Litera pierwsza i na przykład F od D o 2, tak? Bo E, D, E, F, czyli o 2 się, od ich odległość wynosi 2 albo minus 2, tak? Ale, czyli moduł z tej liczby. Wypisz wszystkie słowa, w których każde dwie litery oddalone są od siebie w alfabecie co najwyżej o 10. No dobrze. Wypisujemy wszystkie słowa, których odległość od siebie jest co najwyżej 10. To jest zadanie drugie. Krzyżyk 2. Tu może też krzyżyk 1. Tak, krzyżyk to jest komentarz, to też jest komentarz, ale jako tekst. No i zadanie trzecie. Zadanie trzecie. Znowu musimy wczytać 1000 słów. W porządku. I czy musimy sprawdzać teraz każdą literę z każdą, czy jej odległość wynosi nie więcej niż 10? Można by tak zrobić, ale chyba prostszym rozwiązaniem jest sprawdzenie, porównanie najmłodszej litery z najstarszą literą. Jeżeli ich różnica, bo to każda para musi, tak? Jeżeli różnica najmniejszej i największej będzie nie większa niż 10, to wszystkie inne też będą od siebie oddalone nie więcej niż 10. A zatem naszym zadaniem w tym wypadku jest znalezienie najmłodszej litery, najstarszej i sprawdzenie, czy różnica pomiędzy innymi nie wynosi więcej niż 10. Zadanie stosunkowo proste. Dla każdego słowa ustawiamy sobie max. Jak widzicie, ja wolę napisać nie taki max, bo widzimy, on się podświetla na fioletowo, to znaczy, że to jest jakieś słowo kluczowe i mogę w funkcję trafić, która będzie powodowała błędne działanie. Jak mamy zmienną na czarno, to znaczy, że nie trafiłem w nic, co istnieje w Pythonie i taką zmienną mogę sobie bez problemu używać. Max ustawiamy sobie na 0. Minimum też istnieje, czyli mini, o, taka zmienna będzie, mini ustawiamy sobie na maksymalną wartość litery, czyli na kod ASCII 255. W jednej linijce to zrobiłem. Możemy to zrobić w dwóch linijkach. Musimy teraz przebiec przez słowo w poszukiwaniu najmłodszej i najstarszej litery. No to przebiegamy. For j in list ze słowa, czyli naszej z linii. Linia. Jeżeli nasze j, a właściwie kod ASCII z J, czyli ORD z J, kod ASCII bieżącej litery jest mniejszy od może tak, większy od maksa, ale oczywiście max, no to znaczy, że tak naprawdę ten ORD jest maksem, tak? Czyli max jest równy ORD z J. Podmieniamy go wtedy. I tak samo dla minimum. Jeżeli ORD z J tym razem jest mniejsze od minimum, to znaczy, że to jest nasze minimum. Czyli nasze mini
to się równa ord z j. No to teraz liczymy jakaś delta. I będzie to różnica oczywiście max minus mini. Dla pewności wypiszmy to sobie dla, może tylko dla ostatniego słowa, żeby się upewnić. Czyli tutaj print max mini i delta. Zobaczymy, czy nasz program funkcjonuje w miarę poprawnie. Ctrl S, F5. No i wklejmy. O, i znowu mamy błąd. Jeszcze raz F5. I musimy pobrać te dane. Ctrl C, Ctrl V. I widzimy kod ASCII największej litery 69, najmniejszej 65, różnica 4. Od A. B, C, D, E. Cztery kroki, wszystko się zgadza. Czyli mamy cztery kroki, czyli takie słowo powinniśmy wypisać. Bo powinniśmy wypisać jakie słowa? Wszystkie te, których odległość maksymalna, a właściwie odległość pomiędzy każdą z tych liter, ale tym bardziej odległość maksymalna, od ostatniej do tej najmniejszej litery, jest nie większa niż 10, co najwyżej 10. No to to był oczywiście tylko przykład dla ostatniego. Wypisujemy to słowo, jeżeli delta jest mniejsza równa 10, no to wypisujemy całe słowo. Print linia. I to by było, wydaje mi się, wszystko. Spróbujmy. Wklejmy. Ojojoj, chyba za dużo. Ponieważ robimy to dla każdej litery tego słowa. O, teraz spójrzmy na to. Jeszcze raz zapiszmy F5. Wklejmy plik z danymi i uzyskaliśmy następujący efekt dla pliku przykładowego. Popatrzmy. Rzeczywiście, dla pliku przykładowego to jest dokładnie to samo. Sprawdźmy jeszcze dla pliku z pełnymi danymi sygnały. Ctrl-C. Uruchommy tego Pythonika. Ctrl-V. Uzyskaliśmy takie dane. No cóż, jest ich troszeczkę. Popatrzmy, jaka jest odpowiedź poprawna. Dla. No, widzimy, że jest tego troszeczkę. No, pierwsze słowo to jest kuku, potem jest pt. No, popatrzmy, czy u nas jest podobnie w odpowiedziach. Kuku, pt. Tu mamy trzy dwuliterowe. Sprawdźmy, czy tutaj podobnie jest w odpowiedziach. Tak jest, trzy dwuliterowe. Możemy przyjąć jeszcze ostatni wiersz, popatrzmy. Ostatni wiersz to jest uv, wyu. A u nas, popatrzmy, ufa, wygląda na to, że rzeczywiście nasz program działa poprawnie.